czerwcu 2022 roku 3-letni Ryker Webb zaginął. 3-latek zniknął z podwórka własnego domu i zaginął na ponad 2 dni. W długiej akcji poszukiwawczej Ryker w końcu został odnaleziony w bardzo zagadkowych okolicznościach i po dziś dzień pytaniem jest, co tak naprawdę stało się z Rykerem, dlaczego zaginął w takich okolicznościach oraz w jaki sposób dało mu się przeżyć w dziczy przez 2 dni i 2 noce. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się sprawie zaginięcia Rykera Webba i postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie związane z tą sprawą. O zaginięciu mogliście już swoje słyszeć, ponieważ swego czasu to był naprawdę viralowy temat, a sam m.in. nagrałem o tym shorta. Niemniej on w ogóle nie wyczerpał tematu, a my wyczerpiemy go w dzisiejszym odcinku. Więc być może zacznijmy lepiej od samego początku. Zaginięcia to całkiem chodliwy temat, który bardzo mocno interesuje i polaryzuje ludzi. A zaginięcia bez śladu na dłuższy okres czasu, jeszcze z jakimiś wątkami może paranormalnymi. A dodatkowo, jeżeli w to zaginięcie zamieszany jest 3-letni chłopiec, będzie to sprawa dosyć viralowa. I wszystkie te określenia idealnie pasują do sprawy zaginięcia niejakiego Rykera Webba, 3-latka ze stanu Montana, ze Stanów Zjednoczonych. Jednakże nie to sprawia, że to zaginięcie jest aż tak szczególne. To, co jest tym wszystkim interesujące, to fakt, że wszystkie okoliczności wokół tego zaginięcia są dziwne, wręcz niewyobrażalne, nadprzyrodzone. Ale o tym opowiem wam za chwilę, zacznijmy od samego początku. 3-letni Ryker Webb mieszkał i zaginął w miasteczku Troy, położonym w hrabstwie Lincoln w stanie Montana. Nie wiem jak dla was, ale mi zaginięcia głównie kojarzą się z terenami leśnymi, z dużymi lasami, gdzie niekiedy ciężko jest spotkać drugą osobę, a już z pewnością bardzo łatwo jest się zgubić. Troy właśnie słynie z tego typu okolic. Lasy, łąki, jeziora, zasadniczo całe hrabstwo i stan są znane z takich okolic, a całe miasteczko Troy posiada niewiele ponad 800 mieszkańców, co czyni je bardzo malutkim miejscem. I to właśnie w tym miasteczku Ryker Webb zaginął w najbardziej podstawowych okolicznościach, jakie właściwie można sobie wyobrazić. Był to 3 czerwca 2022 roku. Ryker bawił się na dworze ze swoim ojcem oraz pieskiem przed ich domem. Był to pewien czerwcowy piątek 2022 roku i podczas zabawy Ryker stwierdził, żeby wziąć sobie chwilę przerwy. Wówczas podczas przerwy ojciec Rykera wszedł na moment do domu. No a przecież co mogło później tak, zostawiasz chłopca samego z pieskiem na placu w małej miejscowości w pobliżu lasu, przecież co mogło później tak? Ku zaskoczeniu ojca, kiedy wyszedł z domu i powrócił na podwórko, Rykera nigdzie nie było w pobliżu. Ryker rozpłynął się w powietrzu. Piesek, który wówczas był na placu i miał pilnować Rykera, był dość przestraszony, zachowywał się nieswojo. Ojciec zaczął szukać swojego syna w pobliżu, wołał go, wykrzykiwał jego imię, niemniej zdało się to na nic, ponieważ chłopiec wciąż nie przychodził i dosłownie jakby rozpłynął się w powietrzu. Następnie raptem 2 godziny później rodzice Rykera powiadomili miejscowego szeryfa o zaginięciu. 2 godziny to dosyć długi okres czasu, na przestrzeni którego zdarzyć mogło się dość sporo, jakby kumam, że nie chciałeś wzywać policji od razu, ale po tych 20-30 minutach, kiedy Ryker nie przychodził, mogłeś już to zaginięcie zgłosić, a nie kuźwa czekać 2 godziny. Wiecie, co może stać się przez te 2 godziny. Wszystko. W związku z czym natychmiast po powiadomieniu szeryfa hrabstwa Lincoln rozpoczęły się poszukiwania. Grupa poszukiwawcza składała się z 50 osób, policjantów, jak i ochotników. W związku z czym natychmiast po powiadomieniu szeryfa hrabstwa Lincoln rozpoczęły się poszukiwania. W okolicy pojawiły się psy tropiące, a policja wysłała również drony w poszukiwaniu 3-letniego chłopca, niemniej zdało się to w sumie na nic. Ludzie poszukiwali śladów butów na ziemi, porozrzucanych zabawek, czy dosłownie czegokolwiek, jednak także nie przyniosło to żadnych zadowalających rezultatów. Następnie do akcji włączono również helikoptery, czy nawet policjanci poruszali się na quadach. Gęsta roślinność na tym obszarze okazała się niezwykle trudna do przeszukania. Kot czerwony został wysłany do wszystkich sąsiadów w pobliżu miejsca, w którym był ostatnio widziany chłopiec, z prośbą o przeszukanie najbliższej okolicy. Następnie do wszystkich posterunków w całym kraju została przesłana informacja o zaginionym chłopcu. To napisano na facebookowym profilu lokalnego biura szeryfa. Wciąż nie udało się go odnaleźć, nawet mimo faktu, że Ryker był dość charakterystycznym dzieckiem. Miał rude, wyróżniające się włosy oraz błękitne, duże oczy. Dodatkowo ubrany był w niebieski kombinezon z dinozaurami. Dodatkowo w tamtym momencie pojawiło się pytanie, że przecież jak daleko powędrować mógł 3-letni chłopiec? Przecież znalezienie go nie mogło być aż tak trudne w normalnej sytuacji, bez brania pod uwagę jakiegoś porwania. Niemniej po 3 godzinach poszukiwania musiały zostać przerwane. W hrabstwie Lincoln rozpętała się ogromna, gigantyczna burza z piorunami.
Następnie nastała noc, a ze względu na bardzo niekorzystne warunki pogodowe, na miejscu dla poszukiwań chłopca pozostało tylko niewielu policjantów na nogach. Helikoptery i drony musiały powrócić do bazy. Niestety przez tą noc chłopca nie udało się odnaleźć, rozpoczął się następny dzień po zaginięciu. I musicie zauważyć, jak już w tym momencie była to dziwna sytuacja. Chłopca nie udało się odnaleźć przez całą noc, kiedy prawdopodobnie spędził on ją w lesie, w którym to występuje dzika zwierzyna, a dodatkowo przez całą okolicę tej nocy przeszła przerażająca burza z piorunami. A chłopca dalej nie odnaleziono i nadal nie wiadomo było, czy właściwie był on bezpieczny przez ten czas. Poszukiwania na większą skalę rozpoczęły się dopiero następnego dnia rano, kiedy dla odmiany pogoda była już całkiem nie najgorsza. I teraz z większą dokładnością przeczesywano lasy, trochę bardziej oddalone od sąsiedztwa, w którym to Riker Webb zaginął. Jest to okolica jeszcze lepiej znana z występowania dzikiej zwierzyny, a na przykład niedźwiedzi. I w tym miejscu udało im się odnaleźć pierwszą wskazówkę i pierwszy ślad po tym, że Riker był w tym miejscu. Otóż to niektóre źródła podają, że podczas przerwy poprzedniego dnia, tuż przed zniknięciem Rikera, mówił on, że będzie poszukiwał robali. Wiecie, to był 3-letni chłopiec, którego fascynowały takie rzeczy. Stary, kto nie szukał robaków na dworze? Okazało się, że w owym lesie znajdowały się kamienie, które były całkiem dziwnie poukładane i poodwracane. Zupełnie jakby Riker przechadzał się tędy i odwracał każdy kolejny kamień w poszukiwaniu robali, które mogłyby się pod nim skryć. Założono, że Riker po prostu podnosił kamienie, a później odrzucał je w momencie, kiedy nie znalazł pod nimi robaka. To był pierwszy sygnał, że Riker mógł być w tej okolicy i najprawdopodobniej to właśnie on za to odpowiadał. Szlak postawiony przez Rikera prowadził aż do granicy hrabstwa Lincoln, do miasteczka Sanders. I przez cały ten dzień poszukiwacze nie odnaleźli nic. Dosłownie nic poza kamieniami. Żadnego odciska buta, żadnych ubrań, żadnej wiadomości zostawionej przez Rikera, nic. Tylko kamienie, a przypominam, że minęła cała noc, a dzieciak wciąż nie był odnaleziony. Nie wiadomo było, czy nadal żyje, czy jest bezpieczny i wciąż łaził po lesie z dziką zwierzyną. A druga noc zbliżała się nieuchronnie. Jednakże trzeciego dnia rano, w niedzielę 5 czerwca, szeryf otrzymał telefon. Riker został odnaleziony w szopie położonej prawie 4 km od miejsca zaginięcia. Od jego domu, z którego podwórka zniknął i zespałnił się 4 km dalej w szopie, 2 dni później w niedzielę. Szopa znajdowała się wzdłuż pewnego odcinka drogi znanego jako Pine Ridge Road. Riker został odnaleziony wystraszony, wychłodzony, spragniony, jednakże cały i zdrowy. I tak, w tym momencie to brzmi, kurde, totalnie niedorzecznie. Jak 3-latek w kombinezonie miałby wytrzymać 2 dni i 2 noce w dziczy samemu, z dala od domu, bez jedzenia i bez picia? Miejscowy szeryf zbadał sprawę i wybrał się do miejsca pobytu Rikera i sprawdził, co u niego. I chłopiec był w stanie niemalże nienaruszonym, pomijając kilka siniaków na twarzy i zadrapań na nogach. Poza tym był w odpowiednim stanie. Był również oczywiście przerażony i zszokowany, niemniej szeryf zapewnił go, że niedługo zabiorą go do jego rodziców. Co trochę chłopca uspokoiło, następnie zabrano go do ambulansu, gdzie zrobiono to słynne zdjęcie przedstawiające go. Jednakże wracając jeszcze do tematu szopy, nie wiadomo, jak on znalazł się w środku, gdyż szopa ta znajdowała się na czyjejś posesji, na odludziu, 4 km od domu Rikera, a dodatkowo była zamknięta na klucz. On miał 3 lata, nie miał kluczy, nie miał tam dostępu. Jak mógł się tam znaleźć? I właśnie w niedzielę rano właściciele usłyszeli ten dziwny, piskliwy głosik dobiegający z szopy. Początkowo myśleli, że to jakieś zwierzątko utknęło w środku, jednakże otworzyli drzwi i byli zszokowani, że w środku znajduje się dziecko. Niedługo później Riker został przekazany swoim rodzicom, niemniej władze absolutnie ich nie oszczędziły w kontekście zarzucenia im zaniedbania swojego dzieciaka. Na zasadzie nie obwiniali ich o nic, ale jednak powiedzieli, że zostawianie 3-latka samego na podwórku jeszcze w Montanie to nie jest najlepszy pomysł. I właśnie tego dowiedli. Nawet lokalny szeryf, który zajął się tą sprawą, postarał się złożyć to jakoś w całość, stworzyć w miarę logiczny ciąg wydarzeń. I faktycznie stworzył coś takiego, ale on się w ogóle nie trzyma kupy i już za chwilę powiem wam dlaczego. Otóż według jego wersji historii Riker poszukiwał robali, aczkolwiek nie był w stanie znaleźć ich na placu, a więc podążył drogą do lasu. A pies, który wówczas znajdował się na podwórku, z jakiegoś powodu nie podążył za nim. Jakby wiesz, to jest pies, on będzie się miał w dupie, on za tobą nie pójdzie.
nie powiedział właściciel żadnego psa nigdy. Po drodze Riker zgubił się w lesie, zaczął biegać w randomowych kierunkach, aż w końcu znalazł się w pobliżu szopy, w której schronił się, widząc nadchodzącą burzę i przesiedział tam cały następny dzień. Tak, wersja wydarzeń sporządzona przez szeryfa ma kilka dziur i jest dosyć niedoskonała, więc może przekmińmy teraz, co mogło wydarzyć się tak naprawdę. Przede wszystkim, jak trzylatek miałby wytrzymać 2,5 dnia bez jedzenia i picia? Już dla człowieka przeżycie 3 dni w takich warunkach, bez jedzenia i bez picia, jest naprawdę ciężkie do wykonania, a wręcz niemożliwe. A co dopiero dla 3-letniego chłopca, który cały czas się rozwija i potrzebuje tego jedzenia częściej. Nie wytrzyma 3 dni bez niczego. A kiedy odnaleziono go w szopie, okazało się, że w sumie nie był jakiś wygłodniały, nie był spragniony, odwodniony, tylko przestraszony. I tak w teorii można by tutaj wywnioskować, że może znalazł jakieś jedzenie i picie w szopie. Ale żadne źródło tego nie podaje. W związku z czym, czy przez te 2,5 dnia ktoś lub coś dało mu pożywienie i picie? Ponieważ w żaden inny sposób to się totalnie nie trzyma kupy. To był przerażony trzylatek, który spędził 2 noce w lesie. W lesie z dziką zwierzyną oraz przez który przeszła gigantyczna burza pierwszej nocy. W jaki sposób nie miałby być odwodniony po tej sytuacji, wygłodniały, był tylko, podkreślam, tylko przerażony i miał tylko lekkie, dość ograniczone obrażenia w postaci zadrapań czy okazjonalnych siniaków. Patrząc na to z logicznego punktu widzenia, Riker, jeżeli by to przeżył, o ile by to przeżył, byłby w znacznie gorszym stanie. A jego stan był dość w porządku. Patrząc na to z logicznego punktu widzenia, stąd pojawiają się założenia, iż Riker w momencie zaginięcia miałby zostać przez kogoś z placu wywabiony. Ktoś miałby zwabić go do siebie i porwać. To wyjaśniałoby jego nagłe zniknięcie, dziwne zachowanie psa, który nie podążyłby za nim do lasu i zachowywał się dziwnie, jeszcze będąc na placu, oraz sam fakt, że Riker nie wrócił do domu po usłyszeniu krzyków i wołania swojego ojca. Wszystko układa się w taki sposób, jakby Rikera ktoś stamtąd zabrał, a później w wyniku kolejnych wydarzeń po prostu odstawił go do tej szopy, o czym Riker nikomu nie powiedział. Co też w sumie nie jest takie głupie, ponieważ owy porywacz mógłby zająć się Rikerem, dawać mu jedzenie, picie, co wyjaśniałoby jego całkiem w porządku stan pod tym kątem. A następnie w momencie, kiedy kod czerwony został wydany, co jest po prostu ogromnym komunikatem na masową skalę odnośnie zaginięcia, porywacz po prostu wystraszył się i odstawił trzylatka do wspomnianej szopy, a następnie pojechał i w sumie tyle. To też łączy się z zupełnie innym red flagiem, mianowicie z zachowaniem Rikera, czy też z jego stanem emocjonalnym. Otóż ludzie, którzy zajmowali się tą sprawą, uznają za dość dziwne, że Riker nie doznał większej traumy. Ponieważ takie wydarzenie, kiedy w takim wieku jesteś odłączony od swojej rodziny, od swojego psa, jesteś samotny gdzieś w lesie, bez jedzenia i picia, mogłoby bardzo mocno wpłynąć na jego psychikę, a on był po prostu lekko wystraszony i trochę smutny. Łącząc to z jego nie najgorszą kondycją fizyczną, to się kurde nie trzyma kupy, w ogóle. To zdecydowanie jest dziwne, aczkolwiek ludzie łączą sytuację Rikera Webba z innymi zaginięciami chłopców w lesie. Są tutaj pewne podobieństwa, przykładowo sprawa Casey Hathawaya, który zaginął w Karolinie Północnej. Casey zniknął. Zaginął w momencie, kiedy po raz ostatni widziany był, kiedy bawił się na podwórku przed swoim domem. Odnaleziony został w lesie. 2 dni później. Casey zaginął we wtorek, odnaleziony został w czwartek. Podobnie jak Riker. Zniknął w piątek, odnaleziony został w niedzielę. Ponownie 4 km od swojego miejsca zamieszkania, odnaleziony został pośrodku bagna. I to w takim miejscu, że żeby dostać się do niego, trzeba było przez to bagno przepłynąć, przez głębokie bagno, wręcz zbyt głębokie dla dorosłych. Więc jak niby trzylatek nie potrafiący pływać miałby przez to przepłynąć? To też totalnie nie trzymało się kupy. I ponownie po odnalezieniu go, chłopiec nie miał jakichś szczególnych obrażeń. Był jedynie trochę poraniony, posiniaczony i odwodniony. I w momencie, kiedy wszystko było już okej, a chłopiec był bezpieczny, zapytano go, co właściwie zrobił, że przeżył 2 dni w dziczy, a sam odpowiedział, że spędzał czas z misiem przez te 2 dni. Kurwa, z misiem. Sprawy Casey'ego i Rikera mają ze sobą bardzo wiele elementów wspólnych, są naprawdę totalnie do siebie podobne. Oboje zniknęli z podwórka przed swoimi domami, dodatkowo na odludnych, leśnych terenach. Zniknęli bez śladu, byli poszukiwani przez 2 dni, a odnalezieni zostali w pozornie bezpiecznych miejscach, do których w sumie nie każdy ma dostęp, a każdy z nich był w miarę zdrowy, mimo traumatycznej sytuacji, w której mogliby się znaleźć. Tylko różnica jest taka, że Casey wspomniał o niedźwiedziu. Tutaj pojawia się pewna niesamowita teoria. Mianowicie, za oba te zaginięcia odpowiada pewna
postać, pewna istota. Ale zaczekajcie, bo to nie jest takie proste. Jakby nie ogarniemy tej mocy. Albowiem według niej za te wszystkie zaginięcia odpowiada nikt inny jak Wielka Stopa. I nie, żadna Wielka Stopa za to nie odpowiada. To jest mocno wyssana z palca teoria i tak samo ja mam swoją teorię. Mianowicie za to wszystko odpowiada Freddy Fazbear, który jest obecnie na misji ratowania dzieciaków, które może zgarnąć William Afton. Więc ten zabiera je i chowa je w szopach i na bagnach, żeby William Afton nie mógł tam dopłynąć, ani otworzyć szopy. Widzicie? Sprawa wyjaśniona. Na TikToku pojawiło się jeszcze nagranie, gdzie ktoś z konta Caden Webb, brzmi jak brat lub kuzyn Rikera, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy, pyta Rikera, czy pamięta coś z tej sytuacji, a ten wspomina o pewnym domu, który miał wszystko jest zamieszkane i to w sumie tyle. No, nic więcej się z tego nie dowiadujemy. To jest po prostu dziwne i dosyć niewytłumaczalne i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy w ogóle dowiemy się całej prawdy, o ile w ogóle kiedykolwiek się jej dowiemy. W ten sposób prezentuje się cała sprawa zaginięcia Rikera Webba. Tyle, wpadli na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, trzymajcie się!